Nie. nie, bo będę z... A może zacznę? Nie, nie, boję, nie. To nie, może zacznę wymieniać, a potem nie nie, nie, nie będę wymieniał wszystkich. A to będzie takie śmieszne. Siedem mitów na temat introwertyków. Pierwszy mit, który poruszymy, to jest to, że introwertycy są zawsze cisi. No nie jest to zawsze, nie jest to jakaś zasada. No, zależy od osoby. Od tak, osoby. tak. A nawet jeśli, to mówiliśmy przy ekstrawertykach, że są takie tacy ekstrawertycy, że przychodzą na imprezkę, siedzą w kącie i cieszą się, że ludzie się zebrali. To są tak. typy ekstrawertyczne, które są z natury ciche i się dziwią, że są ekstrawertyczne. i są typy introwertyczne, które są bardzo towarzyskie i wychodzą do ludzi, ale jednak. Tak, albo są ciche, a tak. nagle jest jakaś mhm. sytuacja. Wykład, albo na przykład yy, faktycznie grupa ludzi, z którą oni się dobrze czują, mhm. albo którą gdzieś tam chcą poprowadzić, i nagle zamieniają się w kogoś zupełnie innego, tak by się wydawało. Mhm. Tak, no tak, jak wszyscy potrafimy. Chciałabym zaznaczyć, że introwertycy. Są z reguły ci i jest, jest to fakt, że to jest ten typ, który woli mniej powiedzieć i raczej w samotności więcej przebywać niż ten ekstrawertyk. Ale to nie znaczy, że jak ktoś siedzi i jest cicho i się nie udziela i nie jest zbyt wylewny, to nie znaczy automatycznie, że to będzie introwertyk. Ani, że jeśli jest ktoś głośny, dusza towarzystwa, że to będzie od razu ekstrawertyk. Tak. Bo każdy jakby inaczej odbiera też bodźce w danym momencie, mm. może też się na przykład jakiś ekstrawertyk zwyczajnie źle czuć w dokładnie, danym towarzystwie. Dokładnie, dokładnie. Strefa wygody, miało, tak. No, nie będzie mm. miał ochoty, a może być ktoś, kto zamienia się mm. po prostu e, w zwierzę imprezowe, mm. mimo że normalnie byśmy go nie poznali mm. w, w, taki, w, w takiej roli. Kolejny mit, który dotyczy introwertyków jest to, że są samotni i smutni. Oczywiście, może częściej będą chcieli być poza grupą ludzi, częściej będą chcieli naładować baterię samo, ale to nie znaczy, że nie mają przyjaciół. Mhm. Bardzo często mają bardzo głębokie relacje mhm. z małymi grupami ludzi czy pojedynczymi osobami. I jest też kwestia tego smutku, tak. który. Radość i smutek ludzie w różny sposób okazują, więc... Yy... No, często to jest ten brak wylewności, myli się z tym, że ten człowiek jest niezadowolony, albo smutny, albo wiecznie niezadowolony. Nie tak, yy, ktoś po prostu yy. może yy, patrzeć na zachód słońca, yy, widzieć jak, yy, nie wiem, kwiaty kwitną, czy, yy, czy jak wyglądają jakieś piękne rośliny. Patrzeć na to wszystko, mm -hmm. nie odzywać się, a być najszczęśliwszą osobą na świecie. Jak najbardziej. Tak. Więc mm -hmm. y, nie jest to absolutnie prawda, że introwertycy są smutni. Po prostu mniej okazują, mają mniejszą potrzebę okazywania wszystkiego na zawsze. Ja na przykład znam takiego introwertyka i jeśli ten człowiek powie, czuję się źle, to znaczy. Że naprawdę przyszła choroba, I, i często ta osoba jest postrzegana w taki sposób, że pomarudziła sobie, i wszyscy idą i robią swoje, a ten człowiek już jest w takim stanie jak już to wypowiedziała ta osoba już jest w takim stanie, że potrzebuje. Położyć się na trzy dni i nie wstać. Tylko albo karetki. To, albo karetki, dokładnie, do, ale dosłownie. Mm. I dlatego, że to w tak spokojny, przestanowiony sposób wypowiada, dla niej to już znaczy, przecież przekazałem, przekazałam coś ważnego, a otaczający ekstrawertycy nie do końca to rozumieją, bo dla nich oni wracają z pracy, mówią, czuję się źle i to znaczy, po prostu zmęczyłem się w dzisiejszym, dniu, muszę coś zjeść i położyć się spać. Mhm. Mm Kolejnym mitem jest to, że introwertycy są niewrażliwi na potrzeby innych, tacy apatyczni bądź wręcz niektórzy uważają, że jest to choroba, co jest w ogóle skandalicznym tak, pomysłem. Tak, jestem oburzona, naprawdę, tak, no, że, że, że nazywaniem tego. Takie rzeczy może powiedzieć, bo jest to totalna nieprawda, zwyczajnie część ludzi jest introwertykami. I zupełnie inaczej podchodzi do kwestii związanych właśnie z tą wrażliwością, mhm. z tą strefą komfortu, z otwarciem się na potrzeby innych ludzi. Niektórzy bardzo potrzebują tego, że ktoś po prostu będzie ich słuchał, mhm. nie będzie się odzywał, i to, że kto to też jest, to jest też odpowiedź na pewną potrzebę. Bardzo ważną zresztą. A niewrażliwość pewnie bierze się z tego, że właśnie też znowu nie są tacy wylewni. Mhm. Albo też nie inicjują. Na przykład widzą, że komuś jest źle, to taki ESFJ wchodzi do pokoju, wie przy kim trzeba usiąść i siada i rozmawia przez te trzy godziny na temat problemów tej drugiej osoby. A introwertyk raczej wejdzie do pokoju i jeśli ty masz problem, chcesz porozmawiać, to ty podejdziesz do niego. Albo on uzna, że nie proste. mamy takiej relacji, mm, tak. żebym ja mógł wchodzić tak. w twoją strefę komfortu, tak, bo ucierami. będziesz czuł się źle. Dokładnie. I to znowu jest takie mm. nieporozumienie. Mm -hmm. Wydaje mi się, tak. że to z tego wynika, że jednak jest pewna przeciwwaga, jakby. Ekstrawertyzm jest troszeczkę bardziej pochwalony społecznie niż introwertyzm. To tylko, dlatego, że ekstrawertycy właśnie mówią o tym, że chwalą ekstrawertyzm. No właśnie, więc przez to introwertycy na tym tracą i uważa się to. Jakby miesza się pewne problemy społeczne, bo powiedzmy, brak. Umiejętności komunikacji, gdzieś tam, które są upośledzane przez pewne kwestie, I to, nie jest tak. związane z introwertyzmem. No, właśnie to chciałam powiedzieć, że to też jest mit, że to introwertyk będzie miał takie problemy, a nie inne. Introwertycy to jest bardzo różnorodna grupa i faktycznie są tam takie typy, którym przydałaby się lekcja retoryki czy, czy nauka pewności siebie, ale są takie typy, które mają to w małym paluszku, tylko po prostu niekoniecznie czują, że muszą się takimi zdolnościami. I chwalić przed ogromną grupą ludzi. Tak samo z wrażliwością. Wśród introwertyków znajdziemy tak wrażliwe typy, na wrażliwe i same w sobie. I też wrażliwe na potrzeby innych ludzi, i ocenianie ich z góry, że nie są wylewni, czy że ktoś tam nie podszedł do mnie, czy że ktoś jest niezainteresowany tylko dlatego, że nie mówi głośno i wprost na temat moich potrzeb, to jest bardzo nie fair traktowanie. Mhm. Więc to akurat jest, wydaje nam się, najgłupszy z, mhm. z tych mitów, o których e, wspomnimy. E, kolejną kwestią e, jest kwestia bycia nietowarzyskim. Wstydliwym, mm. e, no i Myślę, że jeśli chodzi o tą kwestię, wynika to z te, znowu z, trochę z tego, co mówiliśmy, czyli nie inicjują, nie są tak często w takich dużych grupach, yy, przez co znowu uważani są za nietowarzyskich. I zaznaczając przy, przy tym, że faktycznie jest to cecha, która jest raczej bardziej rozpowszechniona wśród introwertyków, mhm. że są wstydliwi, że, że nie mają tej odwagi zawsze, żeby przełamać barierę, że często jakieś jest, jak jest dziecko, które nie radzi sobie z towarzystwem, czy nie lubi chodzić do szkoły bo i nie ma tam dużo kolegów to bardzo często to będzie introwertyk tylko to tak. nie jest cecha ani Czysto znajdujące się wśród introwertyków, a też nie jest to cecha wszystkich introwertyków. Na przykład taki INFJ, już wspominaliśmy kiedyś mhm. o tym, to może być dusza towarzystwa. Zazem, że każdy z tych typów może być dusza ta, towarzystwa. Ta. Ja też już mówiłam, że na imprezę to zabierać tylko ISTJ, bo jak ten człowiek się rozkręci, oczywiście zajmuje to trochę dłużej niż ekstrowertykom. Ale to jest dobra zabawa, jak w banku. A INFJ też wracając, to będzie człowiek, który będzie podchodził do każdego, czy każdy wszystko ma. To będzie najpiękniejsza impreza i on da z siebie wszystko. To będzie najlepszy gospodarz, najlepsza gospodynia, tylko będzie to tą osobę kosztować więcej niż yy, takiemu ekstrawertykowi, który robi to po prostu naturalnie. I ten INFJ, który stworzył tak piękną imprezę, tak piękne. Doświadczenie dla tych swoich gości będzie musiał troszkę dłużej odpocząć czy wycofać się i dać sobie trochę więcej czasu niż taki ekstrawertyk, który po prostu zaprosił gości i stworzył piękny pokaz, i zrobił to, co mu naturalnie przychodzi doskonale. Wielu introwertyków nie inicjuje kontaktu, nie dlatego, że się wstydzą, że bardzo by chcieli, tylko po prostu. Po prostu nie chcą. My. Nie mają potrzeby. Tak, no. więc. Y, tak, to, nie nie chcesz... jest, to nie jest ich robota, żeby zacząć rozmowę. Jeśli ktoś chce, to przejdźcie, porozmawiajcie, co mhm. za tym idzie. Jeśli ktoś siedzi sobie sam na kanapie i nic nie mówi i nic nie inicjuje, to nie znaczy, że ty nie możesz podejść do niego. Może właśnie być tak, że on tam siedzi i czeka, aż ktoś podejdzie. Tak. A może być tak, że właśnie nie, niekoniecznie tego chce. Jeszcze dopowiem, że introwertycy. Oni znają siebie, oni, oni wiedzą, jaki mają stosunek do spotkań publicznych, i ja na przykład znam wielu introwertyków, którzy sobie wyrobiło nawet pewne sztuczki i Na przykład znam dwie takie osoby, które po wydarzeniu w wielkim, w dużym gronie towarzyskim odbywała się akurat co tydzień kościół, to potem po spotkaniu odszukiwała siebie nawzajem stało obok siebie i nic nie rozmawiało tylko chodziło o to, żeby nikt do nich nie podszedł zagadać po prostu nauczyli się, że jak się stoi samemu to podejdzie ten ekstrawertyk do tego biednego introwertyka żeby zagadać i powypytywać o te szczegóły, którymi niekoniecznie chciał się podzielić ten introwertyk w tym momencie, w czasie mhm. przy czym my jak najbardziej zachęcamy też do rozwijania się i do tego, żeby tak. też introwertycy uczyli się tak. wychodzić do ludzi i inicjować. Tak. Bo... Z jednej strony szanujmy ich, a z drugiej strony nie tak. pozwalajmy im tkwić w tym i kisić się w tym swoim własnym sosie, tylko dlatego, że im jest tak wygodniej. Dokładnie. Kolejna rzecz jest takim mitem, że introwertycy są bierni i nie pomagają ludziom. I znowuż to jest mit, bo są ludzie, którzy po prostu, że są introwertykami, ale po prostu są niewidoczni mhm. i działają, tak. pracują, harują, ale nie widać ich na afiszu i przez to uważani są, że oni, no skoro ja ich nie widzę, to znaczy, że oni nic nie robią. Dokładnie, a to będą ci, co myją te ubikace, co koszą tą trawę, co upewniają się, że wszystko funkcjonuje tak, jak ma funkcjonować, ale nie robią tego przed ludźmi i nie szukają oklasków. No i niekoniecznie będą wszystkim tego, to sprzedawać, mhm. że tak właśnie robią, no, i przez to mogą być niedocenieni. Eee, no i ta bierność, znowu to wynika z tego, że oni nie inicjują, mm. więc myślę, że już dużo na ten temat powiedzieliśmy. Eee, no to jest taka kwestia znowu związana z naturą introwertyzmu, mm -hmm. eee, ale czasem ta niby bierność, czyli właśnie na przykład wysłuchanie. Słuchając, jest coś takiego jak aktywny słuchacz. Może być ktoś uważany za biernego, ale to będzie bardzo ważna rzecz dla kogoś: być wysłuchanym. Mhm. I to jest wielka mocna strona introwertyków w dyskusjach. Wielu ludzi po prostu chce być wysłuchanym i introwertyk ma tą super moc, że może kogoś wysłuchać, zadać pytania, yy, przemyśleć to, yy, powiedzieć, że dało mu to do myślenia, co dało mu do myślenia. Zwrócić uwagę na pewne kwestie i My może być po prostu ulubioną osobą yy, ekstrawertyka. Yy. Tak, przy czym trik dla introwertyków często to wrażenie apatii czy braku tej wrażliwości na drugą osobę wynika z tego, że to jest takie proste, ale pr prawdziwe, że introwertyk na przykład unika kontaktu wzrokowego często. Czy tego fizycznego kontaktu wiadomo, te bariery prywatne są dla introwertyka ważne? i jeśli ktoś z tobą rozmawia a ty masz nawyk, że skupiając się patrzysz na podłogę czy tam w prawy górny róg pomieszczenia to często ten ekstrawertyk, który wymaga całej twojej uwagi takiej widocznej wtedy może poczuć się znieważony czy że ty po prostu czekasz aż on skończy tą rozmowę i sobie pójdziesz a tak naprawdę ty jesteś zaobserwowany tym co on mówi, musisz mu to pokazać, nie tylko po swojemu ale tak żeby ten ekstrawertek też zrozumiał, że naprawdę jesteś zainteresowany historią. Na jego język. to tak. musi być przetłumaczone. Tak, to jest ważne. Mhm. Następnym mitem jest to, że introwertycy są nudni. Eee, po prostu łatwo ten mit rozwiać. Wystarczy jeden na jeden dłużej porozmawiać z introwertykami, bo mogą tacy się wydawać na przykład w grupie, kiedy nie będą za bardzo inicjować, kiedy na przykład nie będą właśnie pchać się na afisz, nie będą mieć takiego oparcia, żeby zaistnieć, zyskują właśnie w, małych, w kontaktach jeden na jeden. Możemy wtedy porozmawiać i na pewno zobaczcie, że często są to ludzie, którzy są naprawdę albo skarbnicą wiedzy, albo mają jakieś ciekawe przeżycia, albo bogate doświadczenie. No ale właśnie, wtedy trzeba też dać im tą przestrzeń. Przestrzeni. Żeby hmm. oni się czuli komfortowo i tak. ten mogli rozwinąć skrzydła. Albo są tacy, którzy jeden na jeden, a są tacy, którzy się rozkręcają, ale dopiero po czasie. Właśnie, często to jest tak, że nie chodzi o liczebność grona, tylko o małą ilość czasu, z którą ten introwertyk spędził z daną grupą. I trzeba po prostu. Przeczekać ten okres, kiedy on się przyzwyczaja do ciebie, do twojej grupy, i masz w banku, że jak minie ten czas, on się czuje swobodnie, to zaskoczy wszystkich. No, najczęściej poczuciem humoru z mojego doświadczenia. Siódmy punkt dotyczy tego, że introwertycy niekoniecznie będą chcieli być widoczni, czy tam być w świetle reflektorów. I w telewizji pewnie częściej zobaczymy ekstrawertyków, jeśli chodzi o, którzy wykonują jakieś tam różne role związane z jakimś prowadzeniem czegoś, programów, czy które gdzieś tam prowadzą, rządzą mhm. czymś. Tak, aktorzy, czy piosenkarze, czy nawet mhm. szefowie firm, czy, czy takie miejsca. Tak, częściej. co nie znaczy, mm. że, że, że ich tam nie ma, oczywiście, tak. że są. I to nawet nie jest mały procent, to jest... Mm -hmm. Częściej zobaczymy ekstrawertyków, ale to nie znaczy, że jest mało tych introwertyków. Tak, tak. ale introwertycy będą za tymi kamerami, za tymi scenariuszami, mm. za tymi wszystkimi tekstami, tak. które tam były pisane tej osobie, która musiała to zaprezentować. Albo będą na tych miejscach, na tych funkcjach publicznych, ale nie tylko dlatego, żeby im zdjęcia robili, żeby uzyskać ten rozgłos, tylko na przykład dlatego, że kochają wyłożyć muzykę i to akurat te wywiady to jest część robienia tej kariery. Mm -hmm. Nie będą unikać za wszelką cenę i to nie jest tak, że każda publiczna osoba czy każda sławna osoba to będzie ekstrawertyk. Wręcz przeciwnie. Jeżeli trafiłeś na nasz kanał z czeluści internetu albo z wyszukiwarki YouTube'a i jeszcze go nie subskrybujesz, to zapraszam Cię do tego, żeby teraz kliknąć w subskrypcję. Nacisnąć też ten dzwoneczek, żebyś od razu miał informacje że nowy film jest na kanale no i zapraszam Cię też do poznania 16 typów MBTI 16 typów osobowości któryś z nich, jeżeli jesteś introwertykiem to pewnie Ty więc poznaj siebie i innych dzięki nam i subskrybuj, komentuj i lajkuj czy tam łapkuj w górę